Adelaida. Bo jakoś ta postać kobieca była do tej opowieści, do tej narracji o nawróceniu potrzebna. Nie do końca wiem dlaczego, ale to widać, że jest taka potrzeba. Nie żeby powiedzieć, że to się nie zdarzało, bo mamy przykłady, na przykład duchownych, którzy piszą do władczyń i mówią, słuchaj, jak rozmawiasz z tym swoim heretyckim czy pogańskim mężem, rób tak, 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 mów mu to i to. I co miałem mówić? No, to akurat jest taki przypadek arcybiskupa Treviru, który pisze do władczyni, której mąż był longobardem, był arianinem. I tam jest ciekawe są dwie rzeczy. Znaczy on tłumaczy, jak ona ma tłumaczyć doktrynę o Trójcy Świętej, bo tak było kluczowe. Ale, prawda, ale też w tym tekście on się powołuje na jej babkę, czyli Klotyldę, czyli tą, która miała nawrócić władcę Franków, czyli tą najbardziej znaną kobietę nawracającą. Czyli widać, że jakby już dwa pokolenia po Klotyldzie ta tradycja kobiety nawracającej istnieje. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radio Tok FM. Informacja o 10.40. Dr Grzegorz Pac z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest w studio. Wracamy po informacjach. Owczarek. Finał z nagrody. Dzisiaj modlić się trzeba więcej, proszę Państwa. Modlić się.